Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak miło Cię widzieć u mnie, naprawdę. Dopiero co, wydałaś nową płytę i od tego zacznę. Proszę bardzo. Jak się czujesz po wydaniu nowego dziecka, no ale ze sporą przerwą, bo 5 lat? Tak, ale wiesz co, ja tak sobie myślę, że jest do czego sięgać, jeśli ktoś się bardzo stęskni, bo kilka tych płyt już wydałam i posłuchać Małgorzaty Ostrowskiej z płyty zawsze można. A tak sobie myślę, że to jest taki etap, na którym ja nie mogę tak wydawać płyt z biegu. Tak bym chciała, żeby płyty były przemyślane, to znaczy, jeżeli dojdzie do tego, że jest impuls, który zadziała i chce tą płytę wydać, to bardzo chcę móc ponosić za nią pełną odpowiedzialność. No a kiedy taka płyta studyjna? Ja lubię pracę w studio, bo w studio powstają czasami super rzeczy. Telefon. Mój telefon. A nie chcę tam troszeczkę po kwęka. Kracze, tak? Nie, on tak kumka. Okej. Lubię pracę w studio, bo powstają rzeczy niesamowite, ale czasami jest tak, że to jest bardzo wymyślone. Chciałam dać kawałeczek prawdy, takiej rzeczywiście koncertowej, bo artysta się sprawdza w bezpośrednim kontakcie z publicznością, wiesz, bez względu na rodzaj sztuki. Mam pewną koncepcję, jeśli chodzi o kompozytorów. Muszę sprawdzić, czy jest do zrealizowania. Mam pewną koncepcję, jeśli chodzi o produkcję tej płyty. Wyprodukowanie też muszę sprawdzić, czy jest do zrealizowania. Tu myślę akurat, że jest do zrealizowania. No i potrzebny mi jest impuls, żeby teksty napisać. A co dla Ciebie jest najlepszym impulsem, żeby napisać tekst? Wiesz co, moje teksty zawsze powstają pod wpływem jakichś emocjonalnych wydarzeń. To są takie teksty, to są głęboko emocjonalne teksty, nawet jeśli czasami nie są tak odbierane, ale z reguły są. Także myślę, że musi się wydarzyć coś w sferze moich emocji ogromnego. A co decyduje, bo powiedziałeś, że nie ludzie, nie sytuacje czasem, o Twoich jakby kolejnych krokach w życiu? Co Ciebie zmienia? Tak najbardziej. Ja myślę, że wydarzenia, i to są czasami wydarzenia przeze mnie reżyserowane, ale nie zawsze, bo czasami jest tak, że poddajemy się biegowi wypadków i nie wierzę w to, że ktoś tam sobie reżyseruje swoje życie do końca, albo że ktoś wręcz przeciwnie, żyje tylko chwilą. Nieprawda. Zawsze jest gdzieś po środku. Ale ja się czuję reżyserem swojego życia. W pełni masz się pod kontrolą? Nie, nie do końca. Nie do końca, ale to jest piękne, to jest urocze. Zaskakuje Cię coś czasem? Oj, bardzo często mnie, ale to jest tak, że albo się temu poddaję, albo nie. I to już jest reżyseria, to jest mój wybór. Czasami z tego wychodzą piękne rzeczy, a czasami żałuję, że się nie poddałam. Różnie to w życiu bywa. Życie jest nieprzewidywalne i to jest cudne. I to jest fajne, to prawda. To jest cudne. A czego najbardziej żałujesz? Gdzieś głęboko wierzę, albo może życie dowodzi mi tego, że wszystko to, co gdzieś się zdarzyło, nawet jeśli na bieżąco odbieram to jako coś niedobrego, w sumie ma jakiś wpływ, duży wpływ na moje życie, na to, jak się dalej to wszystko toczy i tak sobie myślę, że wszystko zależy od tego, jak na to spojrzymy. Bo z tej samej sytuacji możesz wyciągnąć i naprawdę cudowne wrażenia, cudowne konsekwencje, ale możesz spojrzeć na to po prostu jako na coś, o Jezu. A z jakiej sytuacji wyciągnęłaś najlepsze wnioski? Myślę, że całe moje życie jest takie, wiesz, że ja staram się patrzeć na to dość pozytywnie. Chyba jestem optymistką, a to nie znaczy, że nie mam chwil załamania. Mam, ale staram się z tego wyciągać. A czy Ty miewasz depresję? Miewam. I czym one są spowodowane? Wiesz co, najczęściej dołuje mnie fakt, że coś się dzieje niewłaściwie, nie tak jakbym chciała, coś, co mnie krzywdzi w moim pojęciu i nie mam na to wpływu. Jakby odbijam się od jakiegoś muru. Czasami jest tak, że nie mam siły jakby przebić, bo ja nie jestem tak do końca bardzo silną osobą. Jak się motywujesz do działania?
Nie ma lekarstwa na to. Myślę, że tylko i wyłącznie autosugestia, na wytłumaczenie sobie tego. Nie ma ani muzyki, która nas z tego wydobędzie, ani kolacji, ani potrawy, ani filmu, który nas postawi na nogi. Nie ma. Wszystko to się razem może w pewnym stopniu przenieść na to, ale i tak my jesteśmy najistotniejsi. Jak sobie sami to wytłumaczymy? A propos chwytów marketingowych. Założyciel Lombardu, niegdyś twój przyjaciel. O co chodzi z sytuacją między wami? Jest ścieżka wojenna, czy jej nie ma? Wiem, że paru utworów na tej płycie nie ma, które on skomponował, bo nie dostałaś na to zgody. Tak, wiesz co, ale powiem ci krótko, bo ja nie lubię się nad tym rozwodzić. To jest taka sytuacja, która właśnie mnie dołuje. Czyli rzeczywiście nie dostałam na to zgody. Jest tak, że to są, mówimy o starych piosenkach, które wykonywałam jeszcze w zespole Lombard. Część z nich jest zresztą z moimi tekstami. Takie jest prawo, że jeżeli jeden ze współautorów po prostu nie wyrazi zgody na umieszczenie na płycie piosenki swojego współautorstwa, no to ja nie mam do tego szczególnego... Znaczy nic nie mogę tutaj zrobić. Mogłabym wystąpić na drogę sądową o przyznanie mi praw do mojego wizerunku. Ale wiesz co, to jest taki smród. Ja rozumiem, że jest to spowodowane jakąś sprzeczką sprzed lat, którą mieliście. Nie, to jest spowodowane, myślę, że pewnym rozgoryczeniem, że ludzie nadal kojarzą Lombard ze mną. Lata Lombardu to są lata mojej młodości. Wtedy były takie imprezy, proszę cię, no było tak bajecznie. Co mam wykreślać ze swojego życiorysu? A to, że się w tej chwili nie rozumiemy z Grzegorzem, to jest mi tylko przykro. A co ci daje radość największą oprócz muzyki? Jestem generalnie chyba radosnym człowiekiem. Życie mi daje radość, wiesz, ja się cieszę na życie. A czy masz presję stworzenia hita na miarę tych hitów z Lombardu, które wszyscy kojarzą do dnia dzisiejszego? Wiesz co, gdzieś taka presja jest, szczerze powiedziawszy, ciągle jest, ale obawiam się, że jest to, że obawiam się. Może gdzieś pod skórą taką nadzieję mam, ale myślę, że jest to niemożliwe do zrobienia i to nawet nie ze względów czysto muzycznych czy tekstowych, tylko po prostu mamy inne czasy. Wspomniałaś o wieku, to ja troszeczkę kontrowersyjnie pojadę. Proszę cię bardzo. To jest takie standardowe już pytanie, jakbyś oglądałaś moje wywiady, to już wiedziała, że to jest... Żadna nowość. Jaki masz stosunek do medycyny estetycznej? Bardzo pozytywny. To tak jak ja. Ponieważ w pewnym wieku jest nam bardzo potrzebna. Korzystasz z medycyny estetycznej? Niezbyt głęboko, ale nie wykluczam takiej możliwości. Bo wyglądasz świetnie. Och, dziękuję ci serdecznie. Robię co mogę. A co u Piotra? Którego? Już kogo pytam. Paru Piotrów znam. Moja droga, Piotra Gulczyńskiego. A o Gulczasa chodzi. Chodzi o Gulczasa, jesteście rodziną. Jesteśmy rodziną, spotkaliśmy się 3 dni temu. Spotkaliśmy się 3 dni temu akurat przypadkiem. No Piotr jest zajęty swoim domem, wsiąkł w rodzinę, małe dziecko. Ja pamiętam takie sytuacje, kiedy spotykaliśmy się gdzieś w mieście, na przykład wspólnie na wywiady jakieś, umawialiśmy w jakiejś knajpeczce i to wyglądało tak, że ja się gdzieś przemykałam, po czym siedziałam w tej knajpie, najchętniej gdzieś w kąciku, a Gulczas wychodził na ulicę, stawał, jestem, boskie, ja mu tego zazdroszczę i zazdrościłam i zazdroszczę, podziwiam. Ponieważ ja nie mam takiego kontaktu z ludźmi. On ma. To jest super. On jest stworzony do takich programów. A czy to nie jest tak, że jak artysta wydaje płytę, to zastanawia się, co tu powiedzieć, żeby było głośno? Jakiś skandal? To się management zastanawia, a zapewniam cię, że nawet jak artysta nie wymyśli albo nie chce czegoś powiedzieć, to media i tak znajdą i wymyślą. Wiesz co, ja jestem taka mało tabloidowa. Mało skandalogenna. No właśnie. Ponieważ taka chcę być. Taka chcesz być.
Taka chcę. A nie cierpi na tym to, że nie wszyscy dowiadują się o twojej na przykład najnowszej płycie? Cierpi. Ale jest to dla mnie wartościowsze, wiesz, troszeczkę bardziej wartościowe, ponieważ no mogłabym parę historii wyssać z palca. Ta pani właśnie z tego tabloidu namawiała mnie na to. Ja nie krzywdzę ludzi, to nie jest moim celem. Widzę, bardzo się cieszę z tego powodu, tutaj przyszłam do ciebie. Na dodatek bardzo się ucieszyłam z tego, że przyjdę do ciebie. Naprawdę? Dlaczego? Tak, ponieważ mnie się podoba ta droga, czyli pokazywanie tego w internecie. To być może jest tak, że masz patent na to, masz patent albo po prostu jesteś na tyle normalnym i życzliwym człowiekiem, że ja się nie czuję zaszczuta tutaj. A to dobrze. No i to jest super. Czy Małgorzata Ostrowska, jak jest w domu, też jest taka rockowa, ma make-up? Nie, wiesz co, czasami się nie maluje. Jak nie wychodzę z domu, jak już jadę do sklepu, to niestety make-up. No może nie taki, bo dzisiaj mam trochę telewizyjny make-up. Mam całe mnóstwo takich drobiazgów, które lubię robić. Lubię sobie pogrzebać w internecie. Mam takie forum, na którym siedzę. Nie zdradzę jakie. Jezu, jakie masz forum? Na twój temat? Nie. Nie, myślałem, że jakieś posty na twój temat. Nie dość, że nie na mój temat, to na dodatek jest to takie forum, na którym ujawniłam się dopiero po jakimś czasie. Czyli oni tam wiedzą, że ty to ty? To jest babskie forum, wiesz? One w tej chwili wiedzą, ale nie wiedziały na początku. Dopiero jak tam wrosłam, się zaprzyjaźniłam. A to już trwa z 8 lat, więc mamy o czym sobie popisać, poględzić po babsku. Także sobie siedzę tam czasami na forum, czasami sobie przeżywam ich problemy, czasami próbujemy znaleźć jakieś rozwiązania albo chociaż słowa pocieszenia, bo to się ludziom różne rzeczy zdarzają. Czego powinienem ci życzyć? Wiesz co, ja myślę, że chyba te życzenia byłyby fajne, jakby były takie zawodowe, czyli myślę, że chciałabym, żeby ta płyta, jako że to jest moje ukochane dziecko, dotarła do jak największej ilości odbiorców. Ja nawet nie mówię o fanach tylko, bo co to jest za twórczość, jeżeli nie ma odbiorcy? A dzisiaj jest trudno, na pewno jest bardzo trudny rynek. No i mógłbyś mi jeszcze życzyć, żebym weszła do studia nie tak. Za długi czas. No to ja ci tego życzę, żebyś weszła niedługo do studia w takim razie, nagrała materiał. Z fajnym materiałem. No właśnie, z fajnym materiałem. Małgosiu, bardzo ci dziękuję w takim razie za przyjście do mojego programu. Ja bardzo się cieszę, że jestem tutaj u ciebie. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. No cieszę się, po prostu wystarczy. I zapraszam na twoje koncerty. Oczywiście, ja także zapraszam. Dziękuję ci bardzo.